W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, w jaki sposób walczyć ze zmęczeniem w chorobie Hashimoto i innych chorobach tarczycy. Istnieje wiele objawów tej choroby, niemniej jednak w większości przypadków to właśnie zmęczenie jest największą dolegliwością chorych. Objawy te bardzo często utrudniają chorym życie i uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Jak się jednak okazuje, możemy poczynić bardzo ważne kroki ku temu, by skutecznie walczyć ze zmęczeniem w chorobie Hashimoto. Oczywiście wszystkie dane, jak zwykle, opieram na podstawie badań naukowych, a jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Marek Skoczylas omawia. A więc od razu przechodzimy do rzeczy. Co takiego możemy zrobić, aby skuteczniej walczyć ze zmęczeniem w chorobie Hashimoto? Po pierwsze, zbadaj u siebie poziom witaminy B1. Witamina B1 jest niezbędna do tworzenia energii w naszym ciele, ale prócz tego bierze udział także w metabolizmie węglowodanów. Jest to kluczowe z punktu widzenia naszej diety, ponieważ znaczna część naszego społeczeństwa opiera swoją dietę właśnie o węglowodany. Okazuje się, iż osoby chore na chorobę Hashimoto często posiadają właśnie niedobory witaminy B1. Dlaczego witamina B1 jest właśnie problemem u osób z chorobą Hashimoto? Po pierwsze, zapasy tej witaminy w organizmie są naprawdę ograniczone, bo wynoszą około 30 mg. Zatem zasoby tej witaminy w przypadku nieprawidłowej diety mogą wyczerpać się nawet w 2 tygodnie na przykład. A u osób z chorobą Hashimoto to prawdopodobieństwo jest o tyle wyższe, że chorobie tej towarzyszy niższy poziom wydzielania soku żołądkowego, czyli osoby te mają problemy z trawieniem i tutaj między innymi właśnie może pojawić się problem z witaminą B1. Prócz tego, w chorobach autoimmunologicznych i głównie w chorobie Hashimoto dochodzi do zaburzeń enzymów, które wykorzystują właśnie witaminę B1 na poziomie komórkowym. Co w takim układzie możemy z tym zrobić? Tutaj powołam się na jedno, bądź co bądź, bardzo niewielkie badanie naukowe. W sumie ciężko nazwać to badaniem naukowym, w którym wzięło udział tylko 3 pacjentów. Tym osobom podawano 600 mg witaminy B1 doustnie lub też witaminę B1 dożylnie. Okazało się, iż w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia suplementacji czy podawania witaminy B1 dożylnie u wszystkich osób zmęczenie ustało. Niemniej jednak weźmy pod uwagę fakt, iż 3 osoby to naprawdę ciężko będzie nazwać za rzetelną grupę przedstawiającą rzetelne wyniki badań naukowych. Ale skoro dysponujemy tylko takimi wynikami, lepsze są takie badania niż żadne. No i teraz trzeba te dane odnieść do rzeczywistości. 600 mg witaminy B1 to kilkaset razy więcej niż dzienna zalecana dawka, która jest optymalna do spożycia. Bo rekomenduje się, iż dziennie człowiek potrzebuje od 1 do 1,5 mg witaminy B1 na dzień, a tu nagle mamy dawkę 600 mg. Z drugiej strony należy jednak pamiętać, że przedawkowanie witamin z grupy B jest naprawdę bardzo trudne, bo są to witaminy rozpuszczalne w wodzie i kiedy jest jakiś nadmiar witaminy rozpuszczalnej w wodzie, organizm dość sprawnie radzi sobie z usuwaniem właśnie tych nadmiarów. To też możemy uzupełniać witaminę B1 poprzez suplementację lub poprzez zmianę naszej diety, co będzie miało dobre wyniki w perspektywie długofalowej. A witaminę B1 odnajdziemy w wątróbce, w czarnej fasoli gotowanej, w soczewicy, w szparagach, w jajkach, czy na przykład w orzechach. Ale tutaj pokażmy dowód naukowy, o którym powiedziałem wcześniej. Badanie z 2013 roku. Witamina B1 i zapalenie tarczycy Hashimoto. Opis 3 przypadków. Dalej czytamy. Wszyscy 3 pacjenci otrzymywali doustnie 600 mg na dobę dawki witaminy B1. W wynikach czytamy. Leczenie witaminą B1 doprowadziło do częściowego lub całkowitego
ustąpienia zmęczenia w ciągu kilku godzin lub kilku dni. Druga, absolutnie krytyczna rzecz, o której należy pamiętać w przebiegu choroby Hashimoto, to zadbanie o prawidłową podaż witaminy D. Niestety, badania wskazują na to, że nawet 92% osób z chorobą Hashimoto może mieć niedobory witaminy D. I co tutaj jest najważniejsze, im niższy poziom witaminy D posiada osoba chora na chorobę Hashimoto, tym więcej przeciwciał przeciwtarczycowych posiada. Mówiąc prościej, im niższy poziom witaminy D, tym cięższy przebieg choroby. I tutaj jeśli chodzi o uzupełnianie braków witaminy D w organizmie, to chciałbym zwrócić jak zawsze uwagę na jedną rzecz. Szanowni Państwo, proszę pamiętać, iż nie powinno się suplementować samej witaminy D bez witaminy A, ponieważ są to najważniejsi partnerzy, jeśli chodzi o witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Zbyt wysoki poziom którejkolwiek z tych witamin będzie powodował gorsze działanie drugiej witaminy. Ta zależność opiera się o receptor RXR w naszym organizmie. Prócz tego, witaminy te nie powinny się także przyjmować bez witaminy K, ponieważ w takim przypadku witamina K będzie odpowiednio kierowała wapń w naszym organizmie, jeśli w wyniku stosowania witaminy D pojawi się go w organizmie za dużo. Zatem, powtórzę raz jeszcze, bo już nieraz o tym mówiłem w innych odcinkach, najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie kompleksu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli witaminę ADEK. Skrót pochodzi od witaminy A, D, E oraz K, zamkniętych w jednym preparacie. Szacuje się, iż prawidłowa suplementacja witaminą D zmniejsza poziom zmęczenia aż u 70% osób stosujących suplementy właśnie z witaminą D. Ewentualnie u osób, które potrafią podwyższyć sobie poziom tej witaminy dzięki promieniom słonecznym. No i w tym miejscu także chciałbym pokazać Państwu dowody naukowe. Badanie z 2013 roku. Związek między ciężkością niedoboru witaminy D a zapaleniem tarczycy Hashimoto. We wnioskach czytamy. Wykazaliśmy, że poziom witamin D w surowicy u osób z chorobą Hashimoto może być istotnie niższy niż w grupie kontrolnej, a nasilenie niedoboru witaminy D korelowało z czasem trwania choroby Hashimoto, objętością tarczycy i poziomami przeciwciał. Jeśli natomiast chodzi o dawki stosowanej witaminy D w przebiegu choroby Hashimoto, oczywiście, to proszę mi wybaczyć, ale jestem lekarzem i nie wolno mi sugerować większych dawek niż obecnie pozwala na to prawo. A na dzień dzisiejszy w suplementach diety maksymalna dawka, którą można stosować w skali jednego dnia oczywiście, to 2000 jednostek międzynarodowych. I tyle wolno mi powiedzieć. Dalej. Osoby chore na chorobę Hashimoto nie powinny zapominać o kolejnej substancji, która może pomóc im zwalczyć zmęczenie. A ta substancja nazywa się L-karnityna. L-karnityna pomaga w transporcie substancji do naszych centrów energetycznych, gdzie właśnie wytwarzana jest energia. Jeśli ten proces jest zaburzony, oczywiście mamy mniej energii i tym samym możemy czuć się bardziej zmęczeni. Niedobór L-karnityny może pojawić się w wyniku przyjmowania leków właśnie kierowanych na chorobę Hashimoto. Z dostępnych badań naukowych wynika, iż 1980 mg L-karnityny przez 3 miesiące dokładnie faktycznie redukuje zmęczenie w chorobie Hashimoto. Kolejno, koniecznie trzeba zadbać o kwas foliowy, który bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu naszych komórek. U chorych na chorobę Hashimoto może występować tak zwana zmienność genu MTHFR, co w dużym uproszczeniu może prowadzić do zaburzeń działania kwasu foliowego. Kwas foliowy nie tylko zmniejszy zmęczenie, ale także zmniejszy ryzyko chorób naczyniowych właśnie u chorych na chorobę Hashimoto. Dalej, w chorobie Hashimoto koniecznie należy zbadać poziom witaminy B12, ponieważ jak się okazuje, w tej grupie chorych
Niedobory są także bardzo częste, a niedobór witaminy B12 może prowadzić do przewlekłego zmęczenia i innych dolegliwości. Na końcu należy wspomnieć o krytycznie ważnym białku, czyli o ferrytynie, która jest magazynem żelaza w naszym ciele. Ogólnie rzecz ujmując, poziomy ferrytyny u kobiet powinny mieścić się między 10 a 200 mikrogramów na litr. Natomiast u kobiet z chorobami tarczycy najlepiej by oscylowały przynajmniej w granicach 100 mikrogramów na litr. Więc serdecznie polecam wszystkim chorym na chorobę Hashimoto, by wykonali sobie badanie poziomu ferrytyny we krwi, a zaraz, bo zapomniałem o mężczyznach jeszcze, bardzo przepraszam, u mężczyzn ta norma wynosi od 15 do 400 mikrogramów na litr, ale pożądane stężenie także powinno oscylować w granicach 100. A ponieważ temat ferrytyny jest tematem bardzo rozległym, to będzie temat na kolejny odcinek. I już w następnym odcinku opowiem Państwu, jak skutecznie zwiększyć stężenie tego białka po to, by skutecznie walczyć ze zmęczeniem w chorobie Hashimoto. Na mnie już pora, bo jest piękna pogoda, czas pospacerować po pięknym lesie i wzmocnić swój układ immunologiczny, no bo w końcu skoczy las, skoczył w las. Wszystkiego dobrego i do następnego odcinka.